Cześć wszystkim. Jak co środę wracamy z nowym materiałem na kanale Q21. Dzisiaj pogadamy sobie o trzech świetnych wzmacniaczach od Gato Audio. Mamy je wszystkie dostępne na miejscu, więc pomyślałem, dlaczego by nie nagrać o nich jakiegoś fajnego, porównawczego materiału. Subiektywnie dopowiem, że Gato naprawdę lubię za jakość wykonania, dźwięk, ale o tym za chwilę. Jak już możecie zauważyć, Gato ma bardzo spójny design. Są to świetnie wykonane wzmacniacze. Każdy z nich ma taką jakby fasolkę na froncie. Osobiście bardzo, ale to bardzo mi to podchodzi do gustu. Po więcej szczegółów chodźcie bliżej. Zawsze jak sprawdzam jakiś wzmacniacz jeszcze przed odsłuchem, dotykam sobie wszystkich gałek, wszystkich elementów. W przypadku Gato jestem naprawdę, naprawdę miło zaskoczony. Gałki się w ogóle nie ruszają. Nie ma tutaj jakichkolwiek luzów. Wszystko jest przepięknie zaprojektowane i co najważniejsze, spójne. Jeśli chodzi o gałki i wskaźnik głośności, zobaczcie jak to działa. Wszystko delikatnie, pięknie chodzi, gładziutko. I druga fajna rzecz. Ikonki pokazujące aktualne wejście. W tym przypadku jesteśmy na tape. Mamy tutaj wyświetlonego szpulowca. Przeskakujemy na antenkę. Tu sobie możemy podpiąć tuner. Dalej mamy winyla z ramieniem, czyli wejście fono. I laserek od płyty CD. Mała rzecz, a cieszy. Kilka słów o funkcjonalności. W przypadku wzmacniaczy, w przypadku 250 i 400 mamy całe zaplecze sieciowe. Te wzmacniacze są dostosowane do dzisiejszych realiów, do dzisiejszych potrzeb. Mamy tutaj przetwornik z USB, wejście optyczne, koaksjalne, dwa wejścia analogowe, XLR-y, a także streamer na pokładzie. 150 jest znacznie bardziej tradycyjnym ujęciem sprzętowym. Tam mamy po prostu wejścia analogowe. Gato swoją ofertą pokazuje tak naprawdę dostosowanie się do swoich klientów. Te dwa modele pracujące w klasie D są po prostu machiną all-in-one. Jest to sprzęt dedykowany dla osób szukających wygody i dobrego dźwięku. Amp 150 jest ujęciem bardziej audiofilskim, ortodoksyjnym. Jest to czysta klasa A, ale nie mamy tam żadnego modułu cyfrowego. Moje serce designem Gato zostało już całkowicie rozkradzione. Przejdźmy jednak do bardzo ważnej rzeczy, czyli do dźwięku. Omówimy sobie wszystkie wzmacniacze po kolei, a później je względem siebie porównamy. Zacznijmy od 250. Jest to wzmacniacz grający dźwiękiem bardzo bezpośrednim, odrobinę technicznym, co niektórym może tutaj zabraknąć dociążenia i nasycenia. Podczas odsłuchu zwróciłem uwagę na taki efekt ogromnej ściany dźwięku, ale bardzo blisko słuchacza. Pewnie sobie teraz wyobrażacie po moich słowach, jak to może zabrzmieć. Jest to odrobinę stereotypowa klasa D. Nie mamy tego nasycenia tej miękkości, co w klasie A, jednak priorytet jest postawiony na tym pierwszym planie. Co do rekomendacji. Na pewno się ten wzmacniacz spodoba osobom szukającym emocji w dźwięku. Emocji, energii, właśnie grania pierwszoplanowego, tak prosto na twarz. Ten wzmacniacz nie bierze jeńców. To jest świetna konstrukcja, ale oczywiście dla konkretnego słuchacza. Jakie kolumny? Oczywiście podstawą Gato są kolumny Gato, żeby ich elektronika z ich kolumnami współgrała, bo to jest bardzo przemyślane. To nie są po prostu dwa randomowe produkty z ich oferty. To jest spasowane. Jeśli chodzi o coś innego, poleciłbym kolumny, które nadadzą nieco nasycenia. Po prostu, żeby to podbudować od dołu. I mam na myśli chociażby pylony Jaspery, albo monitory, albo 25. Skaczemy teraz troszeczkę wyżej. Bierzemy się za 400. Względem 250 pojawi nam się więcej szczegółów. Bardziej dynamika będzie różnicowana. Usłyszymy
takie rzeczy, które się dzieją gdzieś tam głębiej, nie są tym głównym motywem utworu. Będą wyraźne jakieś przeszkadzajki, ale na tym drugim albo i nawet trzecim planie. Jeśli chodzi o ten brakujący dół i nasycenie z 250, to już jest nieco inaczej. Pojawia się ta kontrola, namacalność i nasycenie dołu. Jest to propozycja bardziej szczegółowa, grająca przestrzennie, aczkolwiek wciąż bardzo żywym dźwiękiem, takim jak właśnie jest często spotykany w klasie D. Co do kolumn. Heko Celan Revolution 7, to będzie bardzo fajna propozycja, a także Kefy R7. Wciąż dodajemy tego nasycenia, ale nie aż tak bardzo, jakbyśmy to zrobili za pomocą pylonów. W kwestii rekomendacji muzycznych jest to wzmacniacz raczej wciąż do elektroniki. Bo to jest rozwinięcie koncepcji z 250, także dla fanów mocnego rocka, po prostu dla tych, co szukają takiego fajnego kopa i energii. Amp 150. To jest mój ulubieniec tej trójki, ale ja się trochę czuję taki stary dziad. Ja muszę mieć klasę A, ciepły, taki nasycony dźwięk. Nie jestem może zbyt starym człowiekiem, ale mentalnie czuję jednak ten old school. 150 to jest dźwięk znacznie cieplejszy. Ten wzmacniacz pracuje w czystej klasie A, więc tutaj już nie będziemy mieli aż takiego konturu i dynamiki jak w klasie D, ale zyskamy jednak na tym takim zlepieniu wszystkiego. Oczywiście niepozbawionym przestrzeni i szczegółów. Wzmacniacz ten najbardziej spodoba się wszystkim tym tradycjonalistom. Osobom, które osobno dobierają sobie źródła, chcą mieć nad każdym elementem kontrolę. Ja tak zostałem audiofilsko wychowany, więc oczywiście podzielam ten wybór. W kwestii dźwięku uzyskacie tutaj znacznie większe body i nasycenie, jeśli chodzi o na przykład wokale. Ten wzmacniacz najbardziej mi się spodobał przy repertuarze jazzowym, akustycznym, tam gdzie potrzebujemy tej naturalności w brzmieniu. Względem poprzednich wzmacniaczy, czyli 250 i 400, jest to inna szkoła. Tutaj mamy granie cieplejsze. Jeśli wyobrażacie sobie taką typową klasę A albo typowy stary wzmacniacz ciepło grający, to jest właśnie Gato 150. Szukając kolumn do 150, już nie jesteśmy ograniczeni tą konturowością, która może być przesadna, jeśli zestawimy je z kolumnami jaśniejszymi. Tutaj, przy cieplejszym charakterze wzmacniacza, śmiało możemy pójść chociażby w Focala z serii Aria lub nawet Kanta. Warto jeszcze rzucić okiem na Fine Audio F502 SP. O co chodzi w tym SP? Jest to wersja kolumny zmodyfikowana wewnętrznie. Z wyglądu one się tam za bardzo nie różnią. SP to jest wprowadzenie do tej serii detaliczności. To brzmienie już nie jest takie troszeczkę uspokojone jak w podstawowej serii tam F501 czy 502. Mamy tutaj znacznie więcej przestrzeni, no i dźwięk jest po prostu jaśniejszy. Dzięki temu te kolumny świetnie zgrają się ze 150. Wyciągną z niej po prostu pazura i możliwie dużo przestrzeni. Przejdźmy do podsumowania dzisiejszych trzech modeli wzmacniaczy. Widać, że Gato postawiło na różnorodność, na różnych klientów. Dwa wzmacniacze w klasie D to jest po prostu odpowiedź na potrzeby aktualnego, dzisiejszego słuchacza, który potrzebuje mieć wygodę i fajny dźwięk. 150 to ukłon w stronę po prostu oldschoolowego, audiofilskiego ujęcia sprzętowego. Cztery analogowe wejścia, Gato oddaje nam pełną kontrolę nad resztą toru audio. Dlaczego warto się zainteresować Gato Audio? Otóż poza dźwiękiem, o którym już się przed chwilą wypowiedziałem, chodzi o design i jakość wykonania. Urządzenia te są fenomenalnie wykonane. Masywne obudowy metalowe w przypadku wzmacniaczy i obudowy kolumn również są ciężkie. Czuć, że to jest kawał porządnego produktu.
już na pierwszym etapie korzystania z urządzenia, zanim wydobędzie z siebie jakikolwiek dźwięk, już jesteśmy się w stanie zachwycić tymi po prostu gałkami, precyzją, brakiem jakichkolwiek niedoróbek. To jest coś pięknego i naprawdę pożądanego w świecie audio. Zrobienie tego filmu było dla mnie ogromną przyjemnością. Lubię się angażować w coś, co mi po prostu sprawia przyjemność, gdzie reprezentuję podobne wartości. Tak jest w przypadku Gato. Po prostu lubię te sprzęty. Nie ma tutaj żadnej namowy, chamskiej reklamy czy zmuszania mnie z bronią do wystąpienia przed kamerą. Żarty żartami. Gato to świetne sprzęty. Genialnie wykonane i cudownie brzmiące. Nie jest to może najniższa półka cenowa, ale odwdzięczy się to Wam w każdym aspekcie. Aspekcie odsłuchowym, jak i ogółem podczas obcowania z tym sprzętem. Nie wierzycie? Wpadnijcie do nas i przekonajcie się sami. Tymczasem dziękuję za dzisiejsze oglądanie naszego filmu i do zobaczenia za tydzień. Cześć!